Siema, cześć, czołem. Dzisiaj wracam troszeczkę z tematem audio, ale nie o sprzęcie, a o akustyce będzie. I nie jak to zrobić, ale co udało mi się tu zrobić, co dobrze, a co niestety źle. No więc tak słowem wstępu. Mieszkamy w bloku z wielkiej płyty. Jak wiadomo, ten rodzaj budownictwa ma swoje wady, ma również swoje zalety, ale najważniejsze to jest to, że w zasadzie tam, gdzie mogę mieć sprzęt audio, jest tylko jedno pomieszczenie o dość ograniczonych możliwościach ustawienia. I do tej pory sytuacja była taka, nie czepiajcie się moich zdolności rysunkowych. Tu jest okno. Dokładnie to duże okno. Naprzeciwko okna jest wejście na korytarz. Tutaj jest wejście do kuchni, ono jest dokładnie o tutaj przede mną. Za mną te drzwi, obok to jest wejście do sypialni i tutaj są drzwi. To są jedyne drzwi w pomieszczeniu. Do tej pory układ był taki, że pod oknem był narożnik, a z kolei cały sprzęt, powiedzmy sobie audio, wideo, był na tej tutaj ścianie od wejścia do korytarza na korytarz. Tutaj wiadomo, troszeczkę drzwi przeszkadzały, kolumny były rozstawione dość wąsko i była bardzo duża odległość pomiędzy mną, jak siedziałem, a samym sprzętem audio. Ostatnio udało się wprowadzić kilka poprawek i zrobić mały remont. Nie wiem, czy ten akurat pisak będzie dobry. Dobra, zobaczymy. I nieco sytuację poprawić. Za chwilę zobaczycie zresztą, jak to wygląda w praktyce. Natomiast teraz tak, musicie zdawać sobie sprawę, że mimo najszczerszych chęci, no nie wszystko jest możliwe do zrealizowania. I teraz tak, w zasadzie są tylko dwa sensowne, tutaj nie do końca skala jest zachowana, bo to jest na identycznej odległości, te ściany są tak samo długie, żeby rozstawić te kolumny prawidłowo, żeby to wszystko brzmiało mniej więcej tak, jak jest, jak trzeba, to w zasadzie tak, albo może być sprzęt na tej długiej ścianie, tutaj, tak, albo na tej. Pod oknem wiadomo, że go nie ustawię, nie miałbym gdzie postawić narożnika, nie miałbym gdzie postawić stoł. Ustawienie na którejś z tych krótkich ścian, one tu powinny być identyczne, identycznie długie, też nie ma najmniejszego sensu, bo po prostu nadal kolumny stałyby bardzo blisko siebie, co więcej ani na tą ścianę, ani na tą ścianę nie wszedłby narożnik, ani też żadna sofa, nie miałbym więc gdzie najzwyczajniej w świecie siedzieć. Ta ściana, długa ściana, to jest ta od drzwi, również odpada, ponieważ o ile tak, tu dałoby się to fajnie bardzo rozstawić, odsunąć odpowiednio od ściany, kolumny i tak dalej, to tutaj już jest bardzo króciutka ściana i znowu tutaj nie miałbym gdzie postawić narożnika. Więc na chwilę obecną układ wygląda dokładnie tak. To jest okno, może być z tej strony, że na tej długiej ścianie, tej, gdzie są drzwi, jest narożnik. O, dokładnie w ten sposób. On jest złamany w tą stronę, bo dzięki temu wydziela mi tutaj całą taką część, powiedzmy sobie, o, lepiej widać, wypoczynkową, a na tej ścianie nawcisk, bo nawcisk, ale wchodzi stół, krzesła do jedzenia. I w tej chwili kolumny, jak i telewizor i projektor są na tej ścianie. W zasadzie projektor jest tutaj, ale tu jest ekran projekcyjny. Jest telewizor i tu są kolumny. Jedna i druga. I to jest w zasadzie jedyne sensowne ustawienie tutaj, jedyne najlepsze ustawienie, ale ma też swoje wady. Po pierwsze, kolumny są w odległości około dokładnie 2,6 metra, bo przed chwilą zmierzyłem i praktycznie w idealnie takiej samej odległości ja tutaj siedzę na narożniku słuchając muzyki, więc pierwsza zasada, jeżeli chodzi o ustawienie kolumn, jest w 100% zrealizowana. Jest taki trójkąt równoboczny, same kolumny głośnikowe są również skierowane w moją stronę, powiedzmy sobie, w stronę słuchacza. No i tak to wygląda w praktyce. Sami widzicie, że te ściany są naprawdę krótkie i tutaj nie tylko sprzęt audio by nie wszedł, ale nawet telewizora bym żadnego nie wstawił. Nie wspominając już o tym, ta jest identyczna. O, może tam kawałeczek dłuższa, że generalnie rzecz biorąc, to tutaj też żadna sofa, narożnik, nic by nie weszły, bo jest po prostu ściana za krótka, więc te kolumny nadal by były rozstawione bardzo wąsko. Do tej pory sprzęt był rozstawiony na tej ścianie. Ona jest z tych trzech najszersza, natomiast no, tutaj ta odległość była dość duża. No i kolumny też były rozstawione dość wąsko. Tutaj można by je ustawić, ale teraz zobaczcie, jaka krótka jest ta ściana. Nie mógłbym tutaj postawić żadnego narożnika nigdzie,
bo najzwyczajniej w świecie nie byłoby przejścia wyjścia na korytarz. Dlatego tutaj musiał stanąć telewizor i kolumny. Co więcej, ja zdaję sobie sprawę, że kolumny nie powinny być tak mocno, nawet takie, które mają otwór bas refleks na froncie, dosunięte do ściany, ale tu nie ma wyjścia. Zobaczcie, że ta kolumna jest praktycznie identycznie, idealnie szeroka, jak ta ścianka, gdybym ja ją odsunął od tej ściany, tak? Nawet chociażby od tej z tyłu, bo tak z boku też nie do końca powinno być, to już mi to wchodzi w światło drzwi. I tak to wygląda. 2,6 metra i tu, gdzie teraz szanowna małżonka usiadła, też jest mniej więcej 2,6 metra, więc jest idealny trójkąt. To jest zachowane. I czy mi się to podoba, czy nie, po prostu innego wyjścia nie mam. Nie mam też innego miejsca, żeby ten cały sprzęt rozstawić, więc... No niestety, ale to jest i tak najlepsze ustawienie, jakie mogłem tutaj zrobić. Jest jeszcze kwestia echa. Samo pomieszczenie ma kubaturę około 18 metrów kwadratowych, więc żeby tutaj troszeczkę poprawić tą akustykę, poprawić to echo, to pierwsza rzecz, firany w oknach. Kolejna rzecz, obrazy na płótnie, na ścianach. One również troszeczkę wygłuszają. Dalej, nie wiem, czy widać, ale są kasetony, styropianowe, zwykłe kasetony i na podłodze wykładzina podłogowa, żeby to echo po prostu w miarę możliwości niwelować. Tam jest jeszcze troszeczkę ściany niezagospodarowanej i tam jest pole do popisu, jak najbardziej tam jeszcze mogę coś wrzucić dodatkowo, gdzie bliżej okna będzie lepsze światło, tam jeszcze można coś dodatkowo wrzucić, więc tu jeszcze akurat jest pole do poprawy. Zgadzam się również z tym, co niektóre osoby mówiły a propos Maestro S, czyli kolumn głośnikowych, które tutaj mam. Tak, one są nieco przewymiarowane jak do tego pomieszczenia, bo jak dobrze pamiętam, to one potrafią zagrać najlepiej dopiero przy pomieszczeniach rzędu 20-25 metrów kwadratowych, a tutaj jest tam około te 18-19 metrów, mniej więcej coś takiego. Niecałe 20 w każdym razie. I tak, zdaję sobie z tego sprawę, że tutaj ten potencjał też jest jeszcze do wyciągnięcia i tak w przyszłości planuję, jak będzie trochę więcej siana, wymianę tych kolumn głośnikowych i chciałbym przejść, wydaje mi się to tutaj najrozsądniejsze, z kolumn podłogowych na kolumny podstawkowe, mniejsze, dostosowane bardziej do gabarytu pomieszczenia i zainwestować w jakieś sensowne podstawki. Natomiast no, nie da się ukryć, że chciałbym też tą jakość dźwięku nieco poprawić, czyli zainwestować w lepsze jakościowo kolumny. Również najlepiej pod względem wykonania, a to niestety już jest wydatek, bo za sztukę to jest tak 2000, 2500 za jedną, czyli mam jakieś 5000 na same kolumny głośnikowe, plus jeszcze do tego podstawki jakieś sensowne, żeby to się nie rylało. Podejrzewam, że też znając ceny sprzętu audio, tanio nie będzie, więc tak, tutaj jest zdecydowanie pole do poprawy. Natomiast no, sami widzicie, że niestety, ale tutaj nie da się zrobić w zasadzie nic więcej poza jeszcze poprawą troszeczkę echa. Jeżeli chodzi o kwestię akustyki, nie wszystko jest zawsze możliwe i wiem z doświadczenia też, że to jest częsta bolączka naprawdę wielu osób, które chciałby sobie jakoś fajnie muzyki posłuchać, że niestety, ale te pomieszczenia nie są ustawne i nie zawsze da się po prostu je tak zaaranżować, jakby się chciało. Dzięki za uwagę. Dajcie znać, jakie są Wasze spostrzeżenia, co uważacie, że jeszcze można by tutaj może poprawić. Czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się. Hej!